Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 33 odcinku, tak, bo zrobiłem głupotę i usunąłem sobie przez przypadek jeden materiał, czyli jeden odcinek jestem w plecy, a to znaczy, że skończę serię o dzień wcześniej, najprawdopodobniej, ale nie jestem pewny, czy skończę ją przed premierą AC Unity. No to jest właśnie ta zależność, 10 dni. Nie wiem, ja bym teraz tylko robił fabułę, to najprawdopodobniej bym to w końcu skończył. Po może 7-8 odcinkach, nie wiem. Tak tylko przypuszczam, że tak mogłoby się też stać. Ale to nie jest pewne. A szczerze mówiąc, no zacząłbym od tej fabuły, bo no kurde. I tak uważam, że już jestem wyskillowany do maksimum swoich możliwości. Więc, no, może zaczniemy już w końcu fabułę robić. Tylko moment. Co my tu mamy robić? Co tu mamy do roboty? Chyba nie to. Dobra, trzeba będzie się tym zająć. Szczerze mówiąc, moglibyśmy już zacząć od tych misji fabularnych. Bo jak mam mieć serię z głowy, to przydałoby się już naprawdę przyspieszyć kroku. Tak, co nieco, i w końcu zająć się tymi wszystkimi sprawami. Ja już nawet nie będę zbierał, bo tych itemów to muszę mieć chyba od wysrania. Jak tam, ile mam tych monet? No, z 4K, prawie 5 to nieźle. Ale chodzi o to, że już chcę się po prostu z tą grą, no, pożegnać, bo już trochę odcinków jest. Chcę mieć jak najmniej serii na głowie, chociaż Dead Space'a wątpię, żebym jeszcze skończył. Więc to jest też kolejny problem dla mnie. Alright. Za 2 dni już będę dla was nagrywał materiały na nowszym komputerze. Więc najprawdopodobniej materiały, z których będę nagrywał, już będą, mam nadzieję, w 60 FPS-ach. Teraz idziemy tam, gdzie powinniśmy. Do Drake'a, nie? Family? What? Family? Your lineage? I need to know which house of demon hunters you belong to so I can add you to the list. Or didn't you follow the call of the green fires? My grandfather was a demon hunter. Your grandfather? Isn't he a little too young to have been a real demon hunter? Well. Now listen here, if you want to tell me lies, you should come up with something better than that. I don't have time for shit like that, we're at war here. I myself would like to go out and give the shadows a good kick in the nuts. But someone has to stay here and mind the shop. Do you have something for me to do? You want to make yourself useful? Let me think. On the other side of the lava canyon in the east, there's a lighthouse. We've already lit many green fires around the island. But the lighthouse was obviously built to be seen, and of course, that was the one place we forgot. If we could light one of those green fires there, it would be visible for miles. If you know a way across the lava canyon, it would be great if you could relight the fire in the lighthouse. Okej, nie ma problemu. I'll light the lighthouse beacon. Good. Take this powder. It turns the flames green, but use it only in the lighthouse. There's just enough for one use. You should also gather wood, otherwise there'll be nothing to set fire to. Right. Okej. Where can I find wood for the green fire? You'll need a particular kind of wood to start a green fire. It won't make it burn green, that's what the powder I gave you is for.
but it prevents it from dying out within a few hours. Ancient trees stand in the swamp in front of the lighthouse. The swamp has preserved the wood for thousands of years with its gases and vapors. If you manage to find 6 pieces of this moor timber, they should practically burn forever. Okay. No to mamy tu ze 2 questy do wykonania. Teraz tak, to będzie Kalador. Zielone płomienie. Just standing within these walls gives me hope. Dobra, to teraz chyba musimy iść. Nie, trzeba będzie stąd wyjść. No tak zacznijmy. Wyjście jest zawsze jednym rozwiązaniem. No i idziemy potem. Kawałki tych tego drewna szczególnego, które nam zlecił kto tam? Drake? Z tego co dobrze pamiętam. Dajcie, da radę tu wejść? Pewnie. Też jest NPC mądry. Lub nie. A, fajnie, że to złoto rozsypane jest. Tu chyba jeszcze nie byłem. Ernesto Siniesto, sobie przypomniałem. Nie wiem skąd to było, ale coś sobie mniej więcej właśnie. Powieści z Antigui. Ja już nawet nie będę tego brał. Po prostu chcę ruszyć. I don't understand these farmers. Why do they take up arms? What if they don't know how to use them? Then they should learn. Ho, to tylko mądrzy potrafią walczyć. Kolego. A ten znowu się pogubił, kłóziwa. A to jest ta halina. Tam gdzieś. Abrahana tu. A, skilla już mam. Do banku. Więc spokojnie. No, dobra, lub nie. Poszedł jeden. Ale dostał z bara. No, co mi się tak kurde bugujesz? Won't be bothering anyone now. Nice lava. You could take a bath. Very funny. No, też mógłbym się wykąpać. O kurde, ale pali po oczach. Lepiej nie. Lepiej nie. Dobra, mięsko. Już gobliny luje. Małe. O, ty gangbangu, ty rąbany. Będzie mi tu strzelał. Nie ma takiego bicia. To sobie odkopię jeszcze tak na szybko. Bo jak mogę, to zrobię. Ale już mam dosyć misji pobocznych. Spróbujmy teraz tą grę skończyć w niecałe 10 dni. A jak się uda, to będzie git. Co to za talerzyki? Tu jeszcze skrzyneczka. Warta otworzenia. I co w niej? Gówniaki, okej. Okay. Też biorę. O kurde! Też się dziwiłem, co to za typ pająków, ale chyba już czaję te skalne gówna. Chodź, szybko. Dziękuję. O! Nie ma! Ema! Crawling insects. Ha. Chyba tutaj będą te drzewka, nie? A, zobaczymy. O kurde. Cóż to za ogniste ścierwo? Czekaj, zapisz grę najpierw. Żeby tu jaj potem nie było takich. A no to. O kurde. Magmowy golem, coś nowego.
Nowe wydanie Golema. Okej. Ale coś takie słabe trochę to wydanie. Ostaw go. Yeah. Ciekawe. Ty, kolejny. Mało was nie miało? Ło, dobry unik. Ło, kurde. Ło, ło. Się rozścieczył mały. Ale go odrzuciło. Z 5 metrów spokojnie. Odrzut w chuj. Dobra. Nie, idziemy od razu tam. Będziemy się tak bawić. Oj, luju! Oż ty. Leżeć. Szujo. Mała. Dobra, nie wiem, czy żeśmy źle nie poszli. Ale chyba tak. To mi nie pasuje. W zupełności. Nie. Trzeba będzie inaczej to zrobić. Co tu leży? Weź spieprzej mi z drogi, Edward. Kuźwa. O, fajnie, że to coś zbugowane. Dobra, czyli trzeba będzie... Mamy, to... Jak już w końcu to ma być? No tam się na pewno nie dostanę, no nie ma bata. Muszę inną drogą. Dobra, idź, nie męcz się. Powiem, że jesteś już stary i niedołężniały. Ale to nie musisz się nikomu chwalić. Dobra, ta, tu się pewnie spinamy. Ej, to jak w końcu? Nie wiem, bo ja już nie czaję. Pewne rzeczy ja tu już nie ogarniam. To jak ja mam się tam dostać? Czekaj, mapa może nam wskaże lepiej drogę. O kurde. Aha, tam jest ten most. I tak trochę nie wypał. Ha. A, pokombinujemy jeszcze chwilę. Może coś z tego wyjdzie, nie wiem. No tak nie przejdziemy, to od razu nas zadupcy. Jak nic. Taka lawa w życiu. Coś, jakiś sposób inny trzeba znaleźć. Jak damy radę, to będzie nieźle już. Zastanawiamy się dalej. Aha, dobra, już mi przyszło coś do głowy. Ale Edward chyba będzie musiał poczekać, bo on tam nie dojdzie. Dobra, Luju zgrzybiały, czekasz tutaj. Dobra, dzięki. Dobra, dolecimy, dolecimy. Aha, lub nie. A dlaczego tam nie mogę dolecieć? Z jakiej racji? Jeszcze raz. Nie, no fajnie. Dobra, dupa. Zajebista gra. Gra nam oferuje czar lotu. Nie możemy przelecieć. Genialnie. Kurde. Taki mechanizm jest podupiony. To jest masakra. Że aż masakra po prostu. A, coś wymyślimy. Znajdziemy w końcu jakiś sposób. Może jak trzeba to przepłynąć, no. Da fuk. Wy to widzieliście, wiem. No patrzcie, jakieś ścierwa. No nie. Takie chamstwo.
Kurwa, nie. Gdzie jest to swobodne poruszanie się, no? Nie ma. A kurde... A 3 miesiące temu wychwalałem tą grę. A dzisiaj to co to jest? Dobra. Mniejsza z tym. Nie skupiajmy się na wadach. Tylko na tym, żebyśmy w końcu tą misję jakoś zrobili. Fajnie, że nie przeszukałem tego gnoja. Dobra, czyli to miejsce już jakby się nas nie tyczy w ogóle. Bo nie ma tu nic do roboty. A przelecieć i tak nie przelecimy. Bo to gówno niestety jest tak oprogramowane, że no nie ma szans. Choćbyśmy chcieli bardzo, najbardziej na świecie nie da się. Czyli trzeba szukać jeszcze innego sposobu. No to... Zamknij pysk. Daj mi się skupić na misji. Dobra, dziękuję. A teraz tak. A ta dalej mówi. Zaraz ją uciszę. W odpowiedni sposób. Kryształek, przeskoczę? Pewnie, ja tam skiller. Nie, ty nie skacz. Jest. Nie strasz ludzi. Tu jeszcze nie byłem. O ty. O! Jakiś quest. Trzeba ubić tę ścierba. Dobra, czyli już mamy jakiegoś questa. To fajnie. Chyba nawet poboczny bym powiedział. A jeśli nie poboczny, to i tak go wykonamy. Bo skoro już dobiliśmy za 2 sztuki, to resztę można też ubić. O, no to. O ty. O, nie bawcie się we mnie, bo to wam się na nic nie zda. Dzięki. Jej, pięknie, mały, ale jary. Nie ma sensu ta nazwa, ale okej. O, to jeszcze to oddamy przy okazji. Tam wbijemy do Ernesta, Siniesta. Chociaż to nie był mój cel, ale okej. Nie podążałem za tym celem misji. Dobra, jeszcze to gówno trzeba ubić, magmowe. Jak z takimi gównami daję radę, to ja już nie muszę robić tych porąbanych misji. No nie, miałem strzelić! Ty szujo! Zdechłoś. Pięknie. Tejno rąbnięty Steam, kurde. Wysyłają mi jakieś spamy, nie spamy i potem, no i kurde, mi się nagra nie wyjebuje, no. Takie chamstwo. Dobra, otwieramy. To co trzeba. Idziemy dalej. Czyli tutaj ta misja nasza. Tu pewnie jakaś skrzyneczka do otworzenia. Ale kurde, to już jest chamstwo. Żeby kurde... Mi coś nagle wyjebało. Karbon kółu. Aha. Nie przyda mi się, ale to mogę opylić za jakąś kasę. Gdzie my tu jesteśmy dalej? Mapa nam powie lepiej. No git. Dobrze się poruszamy, no naprawdę kurde przecudnie. No nie, ja nie wiem jak ja to mam zrobić. Kurde, kombinuj całe życie. A na koniec, kurde, się okaże, że było jedno proste wyjście, ale żeśmy nie wykorzystali. Będzie tak, ja wam mówię, że tak będzie. Z góry zakładam. Dlaczego ty się wracasz? OP. W tej jaskini to żeśmy już byli, pamiętam. Weź ty rusz ten tyłek osmolony i zejdź mi z drogi. Dobra, czyli teraz na dół. Słyszałem gobina. Trzeba będzie go chyba ubić. O,
poszło mi, zdechło i w ogóle wszystko. Przepraszam. Zaraz znajdziemy tych ludzi, od których powinniśmy tę misję oddać. O, czyli tutaj dokładnie, gdzie ten Ernesto Lui. Dobra. Sorry, że tu omijam, ale... Aha. Just I'll do. If you do, hope we'll. I really show it. Thank some. Looks like I. O, dusza plus dwa. Thank. Did you give the goblins a? Nieźle. One here. Thanks. Toś mnie ładnie wynagrodził, ciulku. Teraz za to nisko. Dobra. Coś jeszcze tu chciałem na pewno. Pewnie już nie będę pamiętał. Kurde, muszę w końcu tą misję zrobić, tą zaciepaną, ale jak ja to zrobię, to nigdy się chyba nie dowiem. Bo kurde, nie znam dokładnej lokalizacji. A jeśli nawet bym ją znał, to się i tak tam nie dostanę. Where are you? Come back to us. Kurwa, zamknij się. Nie denerwuj mnie nawet. Bo ten quest porąbany się znajduje aż na drugim końcu Kaladoru. Skąd ja... Jak ja to zrobię? Dobrze przemyślane. Kurwa, ty chcesz chyba spaść. No, super. Kurde, powinni mi pomóc, coś, nie wiem, cokolwiek. Ale nie, nie, nie. Ale jak ja mam to zrobić? Czekaj, listę może. No, to się tam znajduje, ale... Prastare drewno z bagien, ale co mi to daje w dalszym ciągu? No w sumie nic. Więc... O Boże, 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 Boże. Nie no, ja bym kombinował dalej, no. Przecież ta misja jest do zrobienia. Nie można jej tak zostawić. Nie wiem, a jak nie będę wiedział, to wy mi najbliżej napiszecie w komentarzu, jeśli znacie już sposób na... przydostanie się na drugą stronę wyspy. Trochę rudy żela, zawidzę, miksturka jakoś. Sobie zabrałem ją. Ło! No i mówię wam, że tam nie dopłynę, no. I mnie przyniosło na górę jeszcze. Patrzcie, jakie to jest chore. Nie, dobra. Chciałem tylko się upewnić, że tam się na pewno nie da już dostać, więc się upewniłem, no i kurde, teraz kombinuj. A mapa może jednak ma jakąś radę co do sposobu. No jest kiepsko, jest lipnie, chociaż a jakbym się tam przeszedł mniej więcej tutaj. Tam nawet jest most. Można spróbować. Nie zaszkodziłoby. Może nawet by to wypaliło. To spróbujemy, nie? No. Można zaryzykować. Tylko żeby to tym razem jakoś się udało, bo wiecie, już nie chcę się męczyć z tym, nie wiadomo ile. Tylko muszę sprawdzać, czy cały czas to jak trzeba. No ale to chyba jest to samo. Nie? Takie mam przynajmniej wrażenie.
odczuwam. Z lekka, że się kręcimy w kółko. No właśnie, bo to nie jest to, czego szukam. Aczkolwiek to są schody, czyli to nie jest. To jest nasz fałszywy most. Git. Naprawdę git. To złoto do podniesienia. Więc jak kuźwa się tam dostać? Jak zaraz nie znajdę sposobu, to kończymy odcinek i wy mi pomożecie. Najwyżej jeszcze kogoś bym popytał w tej kwestii. Nie chcę utkwić. Może jest coś jeszcze, no. Kurde, musi być. Musi zawsze być jakieś wyjście. A może ta jaskinia? Zaraz sprawdzimy ją. Tak na ostatek. Może to? Nie. Niestety, ale to nie jest to, o czym ja myślałem. Czyli to też odpada. No to mamy problem, który będzie mnie chyba dogryzał przez pewien okres odcinków. Najwyżej sam do tego dojdę, poza nagrywaniem, żeby was już nie zanudzać kompletnie materiałami z tej gry. Coś się skombinuje. Więc zaraz dziś skończymy odcinek i po prostu wam wrzucę dzisiaj. Teraz to będę tylko Rizena wrzucał, dopóki nie ukaże się premiera AC Unity. I powiem wam, wtedy będzie moc. Czekaj, tu mamy coś jakiś. A to ten niebieski ogień. A my mamy rozpalić, więc to jest ta nasza różnica w tym wszystkim. Nie wiem, jeszcze mogę pobiegać chwilę, ale co to mi da, to ja nie wiem. Dużo na pewno mi w tym nie pomoże. No patrzcie. Jesteśmy sobie tutaj. O, każe nam się nawet już spinać, luje. Aha, to jest to, co nie powinniśmy. Ale jeszcze przejdziemy przez tą jaskinię. Więc gdzieś tu jest. O, dokładnie. To co? O, to o tym myślałem. Ja bym teraz poszedł jeszcze w tą stronę. To może by teraz się udało. Nie tu, aczkolwiek w tą stronę. No musi się jakoś udać w końcu. No tak nie może być. Tak kuźwa nie może być. Czekaj, zapiszemy grę i spróbujemy tam dolecieć. Jak się nam nie uda, to ja aż po prostu nie będę się męczył z tym więcej. O kurde. Teraz trzeba zaryzykować. Ło! Dobra. Trochę będzie upadków. Co prawda takich mniej zamierzanych. Ło, kurde. Teraz to przydałoby się poczekać chwilę. Albo wypić jakąś potkę. Też można. Okej. Taki bimbry wypiłem. A Edward to chyba na nas czeka. Albo nie wiem co. O, już mnie wydupiło. Czyli mogę sobie równie dobrze wczytać ten postęp. Bo to nie ma sensu się męczyć. To w sumie można skończyć odcinek, no bo już nie mam jak po prostu się dostać tam. Napiszcie mi po prostu w komentarzu, co mam zrobić, żeby się tam dostać. Jeśli wy wiecie i znacie sposób, to po prostu mi to napiszcie, może na Skype'ie, gdziekolwiek, bylebym się dowiedział, bo no, chcę mieć to z głowy. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Dzisiaj takie bardziej było bieganie i rozkminanie z niepowodzeniem, ale zawsze coś. Trzymajcie się, na razie, yo!